powiedzmy, że pani położy się na dworcu autobusowym, na podłodze i zacznie palić papieros. Wtedy policja przystępuje do akcji. Zaczynamy od fazy pierwszej, to jest informacja. Ja do pani podchodzę i mówię, pani narusza przepisy obowiązujące w stanie Nowy Jork poprzez leżenie na podłodze, ale bardzo proszę wstać i zgasić papieros. I teraz, jeżeli pani to zrobi, to ja się uśmiecham. Mówię, dziękuję za współpracę. Szczególnie kaczka, czoro. I wszystko jest w porządku. Ale jeżeli pani mi powie, odpierdol się, ty dziura w dupie, to ja jestem zmuszony przejść do fazy drugiej. Faza druga to jest ostrzeżenie. To przejęcie też było dość symboliczne, ponieważ Tadeusz tak naprawdę zdążył wybrać tych ludzi i natchnąć ich ideą tego spektaklu. W gruncie rzeczy nie podjęli jakiejś takiej pracy już nad samym spektaklem. I to było tym trudniejsze, znaczy podjąć się w zasadzie realizacji tego od początku. Ale to jest spektakl dla Tadeusza. To jest spektakl grany fantastycznie. No, później oczywiście był powód na początku pewnym zaufaniem, które ja musiałem zdobywać u tych ludzi, którzy zostali wybrani przez Tadeusza i tak dalej, i tak dalej. Ale no, zaczęło się coś bardzo interesującego, coś, co trwało chwilę, premiera we wrześniu. To nie są dzisiaj ci sami ludzie, których poznałem na pierwszej próbie. To są mogę śmiało zaryzykować stwierdzenie, że to są dość dojrzali aktorzy, którzy doskonale się zachowują, zarówno w przestrzeni gdzieś tam w parku, gdzie graliśmy Wielczu Laskowice. No i to było wspaniałe, nagle stało się to ogromną przygodą dla nas wszystkich. Patrzę z wielkim sercem na aktorów, którzy po prostu podjęli pasję, którą miał Tadeusz i znakomicie radzą sobie z tym materiałem. Czytałem w jakiejś gazecie, że w średniowieczu się chcieli kogoś pozbyć, on miał adwokata, rodziny, albo był chory psychicznie, ładowali go na statek i wysyłali, żeby robił odkrycia geograficzne. A ty myślisz, że kto płynął z korupem? Ludzie bez adwokatów i chorzy psychicznie. Z tą węz? To chyba za kosztowne rozwiązanie. Wiesz co? Ja też tak myślę. Już raczej nas wyślą do jakiejś bazy wojskowej. A, żeby się na nas wprawiać w strzelanie. Nie! Na przeszczepy. To będziesz miał kłopoty, wszystko sprzedałeś.